W najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jak w każdą niedzielę witamy w programie Wieś to też Polska. Szanowni Państwo, negocjacje budżetu unijnego, rynki lokalne. Generalnie temat pieniędzy. Pieniędzy na polskie rolnictwo i obszary wiejskie. Na te obszary, na te produkty, które służą nam wszystkim. Bez względu na to, czy mieszkamy i żyjemy na wsi, czy też w mieście. O tym z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże. Pan poseł jest również rolnikiem praktykiem. Tutaj należałoby również dodać. Panie pośle, mówi się o tym, że handel jest dźwignią gospodarki. Natomiast w przypadku produktów rolnych, no, trzeba by tutaj poszukiwać roztropnego handlu produktami rolnymi, bo one będą dźwignią dla gospodarki ogólnopolskiej tak naprawdę. Jak postrzega pan to słowo roztropny handel? Co takiego musi się zmienić? Jakie musi być podejście, abyśmy wyszli z pewnego schematu myślenia? Bo mamy gdzieś zakodowany błędny schemat myślenia. Świat już odszedł od tego i generalnie my, zamiast czerpać wzorce, upieramy się przy tych starych schematach, które w tym wypadku nie są dobre. Bo wiadomo, nie, są takie sytuacje, że starsze schematy, stare rzeczy są dobre. No ale w tym wypadku, no, przelewanie młodego wina w stare bukłaki nie przyniesie korzyści. Tak, panie redaktorze, oczywiście nie przyniesie korzyści, ale powinniśmy też zwracać uwagę na to, czyjego rozwoju jest dźwignią ten handel. Jeżeli patrzymy na nasz rynek wewnętrzny, ten nasz tutaj lokalny, niewiele spotykamy produktów, które są naprawdę polskie. My się chwalimy tym, że wywozimy za granicę, wywozimy do Chin, do Japonii i na sam kraniec świata, że tak powiem. Natomiast bardzo często zapominamy o naszym rynku lokalnym. Przede wszystkim powinniśmy zadbać również o rynek lokalny, żeby tutaj trafiały nasze produkty, żeby nas z tego polskiego, lokalnego rynku nikt nie rugował i żeby ta produkcja, którą realizują gospodarstwa rodzinne, one się różnią od tych gospodarstw przemysłowych właśnie tym, że produkują przede wszystkim na rynek lokalny. I ten rynek lokalny, no, przyjąć, nie wiem, 50-100 kilometrów, ja już kiedyś mówiłem, że taką granicą, o której lekarze mówią, że ta żywność najzdrowsza to jest w promieniu 100 kilometrów. No, tutaj mamy bardzo dużo do zrobienia, żeby te produkty trafiły. Bardzo często jesteśmy też jako konsumenci oszukiwani. 590 czy produkt polski nie do końca musi być produktem polskim, a czasami wręcz w ogóle może być niepolskim. 590 to jest znak, który jest nadawany przedsiębiorstwom czy jakimś innym zakładom w Polsce, ale podmiot musi być z Unii Europejskiej. Czyli z tych 27 krajów, jeżeli wystąpi do Polski, otrzyma 590. Jeżeli polski zakład wystąpi, nie wiem, do Holandii, to otrzymuje tam odpowiedni wtedy
kod kreskowy, że 590 wcale nie oznacza, że produkt polski. Mało tego, firma z Portugalii, załóżmy, wystąpi o nadanie tego numeru i zamówi towar w Chinach czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, przywiezie do Polski i on będzie oznaczony jako towar 590 i z tego kodu 590 może być dalej przetwarzany już jako produkt polski. Czasami firmy korzystają właśnie z tego, aby no, lepiej się produkt sprzedawał, bo polska marka ma swoją renomę na świecie. I tutaj musimy właśnie no, przede wszystkim postawić na ten rynek lokalny, odzyskać ten rynek lokalny. Panie pośle, to jest tak, sporo do zrobienia. Panie pośle, jeśli chodzi o ten rynek lokalny, ale wróciłbym do tego 590, tego kodu kreskowego na tej metki, tak? Bo tutaj padliśmy ofiarą, no ja nie wiem, kłamstwa i manipulacji, albo po prostu pomyłki tych, którzy o tym mówili, bo nie wiedzieli chyba za bardzo, o czym mówią. Bo jeśli pan mówi, że 590, to nie okazuje się, że to jest na pewno produkt polski, a już na pewno nie to, że on jest w 100% polski, on może być w 1% polski. Może być w ogóle w 0%. O, nawet jeszcze lepiej, ale panie pośle, pamiętam w podrzeszowskiej Jasionce wielki kongres pod hasłem Kongres 590. I tam było właśnie o wsparciu polskich przedsiębiorców i wielka taka, no, można powiedzieć, promocja tego znaczka 590, że to jest polskie. No, mówili to przedstawiciele naszego państwa w osobie pana premiera Morawieckiego i wszyscy inni. No, czyżby wszyscy, nikt, że tak powiem, nie zwrócił na to uwagi, czy też tak wiedzieli, ale tak, no tak stwierdzili, że może lepiej tu tego tematu nie podnosić. No ja czuję się oburzony i oszukany. Nie wiem jak inni ludzie, ale to oznacza, że musimy szukać naprawdę polskich produktów i w jaki sposób to robić, panie pośle. Panie redaktorze, no ten kod 590 to nie są wyłącznie produkty, o których mówiłem. To są, ja mówiłem o tych tutaj takich dziwnych zachowaniach niektórych firm, które tak robią i tak może być. Nie oznacza to, że wszystkie tak. Produkty są w ten sposób manipulowane, ale droga do manipulacji jest tutaj bardzo prosta i pewnie można manipulować nie tylko polskie produkty, ale w ten sposób i niemieckie i każdego innego kraju. A panie pośle, druga sprawa, a kwestia żywności oznakowanej barwami biało-czerwonymi, czasami flagą, wstążką, różnie to wygląda. Czy to też jest jakiś wyróżnik, że to jest polskie? To jest wyróżnik, że to jest produkt polski, tylko nam bardzo zależy na tym produkcie lokalnym i produkt polski jest takim znakiem ogólnokrajowym. Czy teraz Polska? Te znaki ogólnokrajowe, one są promowane. Rolnictwo rodzinne, jak już mówiłem, ono produkuje na rynek lokalny. Uzyskanie znaku rynku lokalnego, regionalnego, czy jak to inaczej nazwać, to jest prawdziwa droga przez mękę dla tych małych, drobnych przedsiębiorców, którzy produkują bardzo dobrej jakości produkty. Nawet w eksporcie, może tego tak wprost nie widać, ale jeżeli się przyjrzymy eksportowi, chociażby do Niemiec, tam znajdziemy właśnie te małe firmy, które czasami są ukryte pod dużymi kontraktami dużych firm. Do Niemiec wywozimy samochodami o
ładowności powyżej 3,5 tony mniej towarów niż na przykład do Holandii. Co to oznacza? Że za ten eksport, który do Niemiec ma wartość 7 miliardów euro, natomiast do Holandii ma wartość 2 miliardów, wtedy no, te małe firmy odpowiadają za tą wartość. Bo pod względem wartości no, to jest duża różnica, 3,5 raza więcej do Niemiec. Ale pod względem masy wywożonej tymi dużymi samochodami, a więc dużych firm, to jest nawet mniej do Holandii niż do Niemiec. Czyli tu jest ten sukces małych firm, którym nam brakuje. Średnia polska firma zatrudnia 2 razy więcej pracowników niż firma średnio w Unii Europejskiej. To znaczy, że te firmy po prostu są 2 razy większe w stosunku do średniej unijnej, a jeżeli porównując to do średniej wielkości gospodarstw, gdzie w Polsce tak naprawdę to jest 2/3 wielkości gospodarstw średniej unijnej, to no, widać tą różnicę, że po pierwsze brakuje ilości firm, a wśród tej ilości brakuje przede wszystkim małych firm, które skupują od małych, średnich rolników niewielkie partie surowca, przetwarzają ten surowiec lokalnie, sprzedają go lokalnie, a nadwyżkę właśnie sprzedają czy na rynku krajowym, czy już na rynku międzynarodowym. Panie pośle, szanowni państwo, nasz program jest na żywo. Zapraszam do łączności telefonicznej z nami, z naszym studiem. Przypomnijmy, naszym gościem jest pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Podam numery telefonów do naszego studia. Będą one również wyświetlone na państwa ekranach. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla telefonujących z południa naszej ojczyzny 56 657 0012. Dla zagranicy również 2 numery telefonów 56 657 0013 lub z końcówką 14. Oraz dla telefonujących, posiadających telefony w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszam serdecznie. Panie pośle, kwestia, powiedział pan, że produkty lokalne mają się o wiele gorzej niż produkty regionalne. Prosiłbym o wyjaśnienie tej różnicy i co tutaj takiego się dzieje i dlaczego te lokalne no, powinny być bardziej może tak no, wyeksponowane, bo chcemy dojść poprzez to do kolejnej kwestii, którą chcemy poruszyć. Produkty lokalne to są te, które no, produkujemy właśnie blisko miejsca, gdzie one są przetwarzane i zazwyczaj w większości te produkty są spożywane również blisko miejsca, gdzie one są produkowane. Produkty regionalne to są produkowane w jakimś określonym miejscu, określonym, czasami się mówi, że w określonym klimacie czy mikroklimacie, ale one są głównie przeznaczone na szerszy rynek, co najmniej krajowy albo międzynarodowy. Jest to pewna taka grupa produktów, która tam się no, pewnymi cechami wyróżnia od wszystkich innych produktów. Czyli lokalne to są te, które są przede wszystkim przeznaczone na rynek lokalny, natomiast regionalne, oczywiście one trafiają również na ten rynek lokalny, ale to jest jakby taka produkcja, która częściej trafia na ten rynek krajowy. A panie pośle, czy granica to właśnie jest ten rynek lokalny, to jest dla gospodarstw rodzinnych, małych i średnich,
Natomiast dla dużych gospodarstw przemysłowych, dla dużego przemysłu, no to jest oczywiście rynek tak zwany krajowy, czy też rynek międzynarodowy. Panie pośle, mamy ustawę o rolniczym handlu detalicznym RHD, który no bardzo dużo wniósł pozytywnych tutaj efektów. Ale pan mówił o tym, że produkty lokalne jako zarejestrowane, ta procedura jest co, trudniejsza, jakaś inna niż regionalnego produktu? Jak to wygląda? Znaczy mamy produkty regionalne, natomiast ten produkt lokalny, no jest, on w zasadzie nie jest w jakiś sposób w swojej znaczącej masie znakowany. On jest sprzedawany, chociaż powiem także sporadycznie sprzedawany, bo rynku tego lokalnego jest coraz mniej. Z czego to wynika? No przede wszystkim wynika z tego, że nie mamy przetwórni, które przetwarzają te produkty. No, konsumenci coraz częściej kupują produkty przetworzone i nie wynika to z jakichś innych tutaj powodów, tylko ludzie mają coraz mniej pracy i rzadziej kupują wiśnie do przetworzenia, częściej kupują sok wiśniowy czy dżem wiśniowy i chcieliby mieć ten produkt najwyższej jakości. Z tą jakością tutaj bywa różnie. Brakuje sklepów, które zakupiłyby do sprzedaży te produkty lokalne. Myślę, że problemem jest właśnie pewna regionalizacja, czy pewna specjalizacja też gospodarstw, gdzie w danym rejonie no, są same owoce, no można zrobić sklep z owocami, ale jeżeli idzie klient do sklepu, to chciałby kupić w tym sklepie wszystkie produkty, a nie tylko same owoce i iść do drugiego sklepu kupić warzywa i w trzecim jeszcze nabiał. To no, musi być nie łączenie, tak jak jest do tej pory, że łączą się gospodarstwa, grupy producenckie, producentów jabłek, producentów tam ogórka, pomidora. Powinny być to spółdzielnie, które będą dysponowały pełną gamą produktów i wtedy jest możliwe to połączenie z handlem lokalnym. Panie pośle, poruszmy teraz ten temat, który chcielibyśmy, aby został bardziej wyeksponowany, a więc lokalne rynki skupu. Jak pan pojmuje rynek lokalny? Ponieważ mamy takie no, przeświadczenie wbite gdzieś tak w umysł, że rynek lokalny to jakiś bazar, taki targ, może bazar miejski, może powiatowy, no może hurtowy rynek. Taki, gdzie jedni przywożą produkty, inni je kupują. Natomiast to, o co chodzi z tak zwanym rynkiem lokalnym, czym on jest tak naprawdę, jak powinniśmy podchodzić do tego, aby brać przykład z innych i wyjść z tego paradygmatu tylko wystaw się i sprzedaj, potrzebna jest zmiana myślenia i inne zupełnie podejście. Jakie, panie pośle? Przede wszystkim, żeby istniał ten rynek lokalny, to muszą być lokalne podmioty, które działają na tym rynku, a więc sklepy, które sprzedają i producenci tej żywności, przetwarzający tą żywność, którzy produkują ten produkt końcowy. No i oczywiście rolnicy, którzy dostarczają te produkty. Jeżeli jest
niewielka na przykład ubojnia, która potrzebuje, nie wiem, 30-50 sztuk świń na dobę, to już nie jest znowu taka bardzo mała, ona może kupić świnie od niewielkich gospodarstw. Natomiast jeżeli no mamy przemysłowy tuł, czy tych, te świnie zostały nabyte w Danii 200, znaczy 2000 powiedzmy warchlaków, one zostały utuczone, no to te 2000 tuczników nie mogą być tutaj spożytkowane w takiej niewielkiej przetwórni, bo jej moc po prostu jest zbyt mała, ta chwilowa moc, żeby móc odebrać taką partię tuczników. W gospodarstwach rodzinnych, gdzie no, ktoś sprzedaje te świnie, bo jedna maciora się wyprosiła, zostałyby hodowane, urosły, jest ich kilkanaście sztuk, od kilku takich rolników dziennie taka ubojnia kupuje i ma sklepy, te sklepy sprzedają. Jeszcze póki co tych sklepów trochę jest z tych lokalnych masarni, ale ich jest coraz mniej. Coraz się słyszy, że jakieś takie zakłady, mniejsze zakłady upadają. Jedne upadają z tego powodu, że nie mają surowca na rynku, bo tego surowca jest coraz mniej. Przecież poszły pieniądze na zaprzestanie produkcji trzody chlewnej w związku z ASF-em właśnie przez te małe gospodarstwa. Z drugiej strony no, te, które jeszcze funkcjonują, one są uwiązane surowcowo z wielkimi firmami, które po prostu dostarczają mięso, którego na rynku lokalnym nie ma. To przykre, powoduje, ale że no jest sytuacja, jaka jest. No. Będziemy jeszcze to bardziej tutaj pogłębiać, aby to dobrze no tutaj tak unaocznić, czego należy oczekiwać, co należy robić w obliczu ograniczonych funduszy, tak aby dobrze, roztropnie wydać pieniądze. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Kto z nami jest i skąd? Halo? Szczęść Boże! Szczęść Boże. Dzwonię z miejscowości Straszewo, gmina Koniec, Henryk moje imię. Prosimy, panie Henryku. Tak bacznie słucham tutaj wywodów pana posła i nie do końca się z tym wszystkim zgadzam, ponieważ polska wieś i gospodarstwa rodzinne powoli zatracają się w tym, że na obecną chwilę młodzież już nie chce pracować w gospodarstwach, ponieważ przy tak dużych obostrzeniach i braku jakiejkolwiek dochodowości w gospodarstwie 20-30 hektarowym młody chłopak czy dziewczyna z wyższym wykształceniem już dzisiaj nie chce pracować. Nie ma rynków zbytu, nie ma ceny stabilnej. Furtkę zamiast otwierać, sąsiad otwiera jakaś komisja sprawdzająca. Tych wszystkich ludzi, którzy sprawdzają te gospodarstwa, które nękają czasem w nieuzasadniony sposób, jest tego za dużo. Po prostu i młody człowiek, który nie widzi swojej przyszłości, a ma wyższe wykształcenie, ucieka daleko z polskiej wsi. Ja w otoczeniu swojej wsi, w otoczeniu sąsiedzkim widzę, jak najlepiej prosperujących kiedyś sześć gospodarstw już wypada powoli z gry, ponieważ te młodzież wyszła ze wsi, wyszła do miasta. Dlaczego? Dlatego, że nie widzi przyszłości na polskiej wsi. Widzi swoją matkę, ojca, jak ciężko pracuje od świtu do nocy, nie mając za to porządnej zapłaty, a mało tego, nie mając pomocy ze strony rządu. To są dość dramatyczne słowa, ale jakże prawdziwe. Na obecną chwilę no, mam akurat też syna w wieku takim, który powinien już prowadzić gospodarstwo. Nie za bardzo widzę jego przyszłość, ponieważ
no trudno, ma wyższe wykształcenie, a dziewczynę dostać się, poślubić w gospodarstwo, to jest dramat. To jest dramat, a jeżeli nie ma rodziny, nie ma przyszłości takie gospodarstwo, to jest rzecz oczywista. No, jak dzisiaj ma młody człowiek pozostać na gospodarstwie, kiedy widzi, że ojciec czy matka dostaje 1000 zł emerytury? No, do życia za mało, no na śmierć chyba jeszcze za wcześnie. Tyle mam do powiedzenia w temacie. Dziękuję. Dziękuję, panie Henryku. No, ja myślę, że tutaj słowo, że pan się nie zgadza, ja to zostawiam oczywiście do komentarza tutaj panu posłowi i do rozsądzenia naszym widzom. Natomiast myślę, że tutaj nie ma tak naprawdę sprzeciwu, tylko jest kwestia tego, że pan zauważa, że jest źle, a pan poseł mówi, co zrobić, żeby było lepiej. Może inaczej to rozumie pan poseł. Panie pośle, jakby pan to skomentował? Tutaj pan Henryk świetnie podsumował dotychczasową politykę rolną. Nie mówię tutaj ostatnich lat, ale w zasadzie od wejścia do Unii Europejskiej. Faktycznie to tak jest. Rozmawiam bardzo często z rolnikami i oni mówią wprost, nie to nawet, że ten młody człowiek nie chce zostać, ale rodzice mówią, że oni nie chcą zgotować takiego losu dla swoich dzieci. I ja to całkowicie rozumiem. Co trzeba zrobić, żeby było inaczej? No, pan Henryk też tutaj wskazał, że tych różnych działań przeciwko małym gospodarstwom jest bardzo dużo. W rolnictwie obowiązuje taka zasada, że ekonomiczna, że im większa skala produkcji, tym korzyść powinna być mniejsza. U nas przez wzrost kosztów stałych właśnie dla gospodarstw mamy taki efekt, że te koszty w małych gospodarstwach praktycznie zabijają jakąś produkcję, zabijają sens tej produkcji w małych gospodarstwach. PROW to jest, przechodząc do następnej kwestii, to są pieniądze przeznaczone na rolnictwo. My te pieniądze wydajemy na kanalizację, no i może być dom mieszkalny podłączony, ale nie może być, broń Boże, podłączona, nie wiem, obora do tej kanalizacji. Wydajemy pieniądze na drogi, to drogi, które nie są związane z dojazdem do pól, czy ich związek z dojazdem do pól jest stosunkowo niewielki. Pieniądze, które trafiają z Funduszu Spójności, pieniądze, które trafiają do 38% mieszkańców Polski, tych, którzy mieszkają na wsi, i ponad 95% powierzchni kraju, to jest 11-12%. Czyli ten udział Funduszu Spójności na wsi jest naprawdę znikomy. Te pieniądze, które są przeznaczone na rolnictwo, one powinny trafić naprawdę na rolnictwo, bo one trafiają na coś innego, które no, zaciemniają, że mamy duże koszty produkcji, że to rolnictwo jest nieefektywne, a tak nie jest, gdyby to dokładnie policzyć. Ja nie mówię, że na wsi nie są potrzebne kanalizacje, że na wsi nie są potrzebne dobre drogi, że nie są potrzebne zjazdy z autostrady, że nie są potrzebne przystanki przy kolejach, w tym kolejach dużych prędkości. To wszystko jest na wsi potrzebne, bo to powoduje rozwój. To powoduje, że więcej tych ludzi na wsi zostanie.
że dzięki temu będzie opłaciło się prowadzić właśnie ten sklep, że na wsi będzie szkoła, że ktoś tutaj przyjedzie na spędzenie wolnego czasu, bo w przeciwnym razie to doprowadzimy do takiej sytuacji, jaką mamy na terenach byłych PGR-owskich, gdzie no przekroczyliśmy tą granicę, powiedziałbym, populacyjną. Przekroczyliśmy ją w dół i tam się nie opłaci ani sklepu, ani szkoły, bo po prostu nie ma tych ludzi, bo tam pozostało tylko to rolnictwo przemysłowe. I jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że będziemy mieli wyłącznie rolnictwo przemysłowe, to wieś polska będzie wyglądać jak na terenach popegierowskich. Wiele sił i środków zostało przeznaczone na te tereny ze skutkiem, powiedziałbym, mizernym. Panie pośle, mówiąc o tym, o czym pan mówi tutaj, tylko używając innej, od innej strony, że tak powiem, tutaj powiedzieć to, bo to troszeczkę tak, jak gdyby celowo utrzymywać pacjenta w stanie choroby i aplikować mu coraz to nowe kroplówki i lekarstwa. Natomiast nie dać możliwości jemu wyzdrowienia, bo on wtedy sam będzie mógł sobie się wyżywić i nie będzie potrzebował tych kroplówek. I tak samo jest z tymi samorządami lokalnymi, gminami, no bo to gminy czy powiaty na tyle powinny być same w sobie zasobne, żeby budować sobie te drogi lokalne, postawić przystanki, ściągnąć autobus, wybudować rampę kolejową, po prostu ściągać te sami z siebie, mieć na to pieniądze, a nie tylko z funduszy unijnych. Natomiast samorządy nie mają tych pieniędzy, bo nie ma kto na to płacić, no bo nie ma już gorzelni, nie ma mleczarni, nie ma mniejszej cukrowni, nie ma, ojejku, ile by tu można było wymieniać, nie ma tych zakładów mniejszych po prostu i są tylko emeryci, renciści, ewentualnie ludzie mający gospodarstwa prężne, ale to jest małe i też nie przynosi dochodu. Tymczasem gdyby przynosiło dochód, to i gmina miałaby dochód i mogłaby budować całą tą infrastrukturę. Czyli można powiedzieć, że jest to wszystko tak na głowie postawione. To taka złota klatka, gdzie możemy powiedzieć, że jeszcze będziemy za pieniądze unijne czy budżet krajowy, jeszcze będziemy nawet kosić ładnie trawę wokół tych dróg. Zrobimy 20 tysięcy kilometrów jeszcze ścieżek rowerowych, oświetlimy to LEDami jeszcze. No, po prostu tak wszystko na cycuś glancuś, tylko że to się samo nie utrzyma. Przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym, żeby na wieś trafiło więcej pieniędzy z polityki spójności. I to nie tylko tych pieniędzy, które do tej pory były kierowane z PROW-u, nie zastąpienia, bo naprawdę tutaj zaległości są bardzo duże. Potrzebne też są na wsi pieniądze z tych programów, które mają przeciwdziałać kryzysowi w związku z COVID-19. Warto z tych programów skierować pieniądze właśnie na rozwój lokalnego przetwórstwa, które spowoduje to, że pojawi się rynek zbytu na te świnie, na te warzywa, na te owoce. Jeżeli pojawi się zapotrzebowanie, rolnicy zaczną produkować. Produkty przetworzone, jednym z takich cech ekonomicznych produktów przetworzonych, to jest to, że ceny tych produktów są bardziej stabilne. Nie widzimy tego w drugą stronę, że rolnicy, którzy dostarczają do zakładów, które przetwarzają żywność, że mają bardziej stabilne ceny niż ceny na
na tych rynkach, targowiskach czy też bazarach. Stabilność cen to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest właśnie, jeszcze wrócę do tych kosztów stałych, które powodują, że produkcja na niewielką skalę jest nieopłacalna, a często wręcz do takiej produkcji trzeba dołożyć. Przykładem niech będzie chociażby produkcja trzody chlewnej w związku z ASF-em. Jeżeli rolnik poniesie koszty zabezpieczenia tego gospodarstwa, to w zasadzie będzie musiał dołożyć do tej produkcji. Tymczasem te zabezpieczenia, które się stosuje w gospodarstwach przemysłowych, one są zupełnie zbędne czy w ogóle niepotrzebne w gospodarstwach małych, dlatego że one zupełnie inaczej funkcjonują, zupełnie inaczej produkują. Tam nie ma możliwości takiej, że ktoś jak przywozi paszę, przywiezie wirusa, dlatego że te gospodarstwa produkują na własnej paszy. Nie ma możliwości, że ktoś przywiezie wirusa, jak przyjeżdża po świnie, bo te gospodarstwa pakują te świnie na wóz czy na jakąś małą przyczepkę i odwożą. Ta przyczepka później, zanim następnym razem ma kontakt ze świnmi, to już dawno, ze względu chociażby na czas, tego wirusa nie ma. Jedynym takim źródłem zakażenia w małych gospodarstwach to jest to, jak przychodzi ta kontrola i sprawdza po kolei te małe gospodarstwa. I wtedy może tego wirusa dowieść. I jednego dnia nawet taka kontrola i lekarz weterynarii objeździ kilka gospodarstw rolnych. No i teraz zwróć tu panu doktorowi uwagę, że proszę ładnie wytrzeć i umyć buty, tak? Bo pan wchodzi do mojego gospodarstwa. No bo to by się mógł pan doktor nawet obrazić. Panie pośle... Nie, może tam nie obrazić, ale ja tak żartuję, no chodzi o to, że... To jest też taki problem, że ten lekarz, który chodzi po tych gospodarstwach, no już samo obciążenie jego pracą może spowodować, że te wymogi jakieś nie są do końca przestrzegane, chociaż ja nie dostrzegam, żeby to była jakaś ze strony, powiedzmy, lekarza zła wola czy coś. No tak po prostu bywa. Generalnie rolnik nie wpuszcza nikogo do obory, żeby mu, kiedyś to się mówiło, uroku nie rzucił czy trzody nie zabrał, ale była to najlepsza chyba forma właśnie bioasekuracji w takich małych gospodarstwach rodzinnych. W dużych gospodarstwach te wymogi, które są, one są istotnie potrzebne, ale w małych gospodarstwach są potrzebne inne wymogi, które po pierwsze są mniej kosztowne, po drugie właśnie sprawdzały się do tej pory w tych małych gospodarstwach. Dziękuję. Odbierzmy połączenie telefoniczne. Program nasz trwa na żywo. Prosimy, kto z nami jest i skąd? Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jest pani na antenie, prosimy. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałabym powiedzieć właśnie o tym warunkach życia młodych na wsi. Córka skończyła studia, wyszła za mąż, no i osiedli z nami na gospodarstwie. Ale tak, pan wójt zlikwidował szkołę, którą mieliśmy obok, no niedaleko, ile? 300 metrów od domu. Zrobił w niej
dom opieki społecznej, z tym, że jeszcze było przed tym jeszcze było elegancko, był wyremontowany siłą oczywiście tutejszych ludzi. Dzieci są dowożone do wielkiego molocha, w którym jest chyba z 1000 dzieci. Na zmianę się uczą. Poza tym tak, było 9 kursów autobusowych do nas przedtem. Od 5 rano aż no 20:20 był ostatni autobus. Teraz nie ma ani jednego. Polikwidowane są szkoły na terenie tej gminy. Zlikwidowana jest policja. Budynek jest sprzedany, ale za to powstał piękny sklep monopolowy. Po drugiej stronie szkoły uczniowie mają tylko przejście przez ulicę do sklepu monopolowego. 50 metrów dalej jest kościół. Więc jak w takich warunkach można, że tak powiem, umożliwić im młodym funkcjonowanie prawidłowe? Proszę mi powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani. No, to tylko potwierdza to, o czym mówimy, że no, po pewnym czasie zaczyna brakować dzieci do tego, aby szkoły dobrze funkcjonowały. Gminy nie mają pieniędzy na ich utrzymanie. Pamiętamy, jak to, jeśli były mniejsze zakłady lokalne, gorzelnie, mleczarnie i tak dalej, to na przykład finansowały zawody sportowe dla dzieci, rozgrywki, ufundowały nawet i boisko. Tymczasem my doszliśmy do takiej sytuacji, że to trzeba z budżetu krajowego orliki budować w gminach. Tak, tutaj to o czym mówiliśmy, no, ta linia populacyjna, ta granica populacyjna, jeżeli ona zostanie przekroczona w sensie na dół, no to jest wtedy za mało ludzi właśnie, żeby była szkoła, żeby wybudować drogę, żeby produkować nawet w gospodarstwach, bo jak był jakiś zakład, niech to była nawet gorzelnia, był w tej gorzelni wywar, on znacznie obniżał produkcję, a to przecież pasza jakby nie było o zawartości, sporej zawartości dobrego białka. I jeżeli produkujemy właśnie z tych lokalnych produktów, koszty transportu są znacznie mniejsze, nie trzeba tego wywaru utylizować, nie trzeba budować kolejnej biogazowni, gdzie ten wywar utylizujemy. No i potrzebna jest właśnie na wsi duża ilość. No, przynajmniej ta liczba zakładów powinna zostać przynajmniej potrojona, która obecnie jest. Jest w tej chwili możliwość skorzystania z tych środków Unii Europejskiej. No, mimo tych pewnych wątpliwości dotyczących rolnictwa, to generalnie należy powiedzieć, że te negocjacje były udane i ten fundusz odbudowy, który został wynegocjowany, gdyby trafił, część z tego funduszu oczywiście, gdyby trafiła na wieś i można by było zbudować takie zakłady, których ludzie by znaleźli pracę, a jeżeli by znaleźli pracę, to pozostaliby tutaj na wsi mieszkali. Jeżeli mieszkają, to właśnie płacą podatki, gdzie udział jest samorządu. Samorządy się mają coraz lepiej. No. W Polsce w tej chwili jest bardzo niski udział mieszkańców wsi. Jeżeli odliczymy jeszcze niektóre wokół aglomeracji pewne obszary, gdzie
ludzie po prostu mieszkają formalnie na wsi, ale te wsie w żaden sposób nie liczą się, nie różnią się od tego miasta, tej aglomeracji, wokół której są. To już nie jest 30%, a pewnie o połowę mniej. Więc muszą być działania, które zachęcą do pozostawania młodych ludzi na wsi. Niekoniecznie to oni muszą pracować w rolnictwie. Może właśnie przy tej lokalnej przetwórczości, może część z nich też rozpocząć własny biznes dotyczący właśnie tej przetwórczości, ale na to muszą znaleźć się pieniądze. Sama i panie pośle, właśnie też... o to chcę zapytać dalej. No, mamy ograniczone fundusze i teraz tak, no, w jaki sposób wykorzystać te fundusze europejskie? Czy na malowanie krawężników i podświetlanie pomników i tylko potem trzeba będzie znowu odmalować, a już funduszy nie będzie, a pomnik trzeba będzie światełko zgasić chyba, no bo kto będzie płacił za ten prąd? No i to tak, tego typu inwestycje, czyli w co inwestować, w jaki sposób? No bo tak, panie pośle, ja nie wiem, może ja się mylę, ale jakoś tak nie słyszę, żeby ta czy inna sieć handlowa i na przykład, która ma sklepik, duży sklep w danym mieście powiatowym, żeby na przykład coś dofinansowała dla społeczności lokalnej. Rzadko się to słyszy. Zazwyczaj słyszy się, że oni sprzedają, ale straty mają, że oni to tak naprawdę, to można powiedzieć, że charytatywnie niemalże działają, bo no, na podatek ich nie stać. No, handlują i biedni są. No, to jest ewenement na skalę światową. I tak się tym handlem dalej zajmują. A z drugiej strony, no, wiemy, oczywiście program 500+ miał zupełnie inne zadanie. No ale ten program, no, gdzie ludzie poszli kupić produkty? No poszli kupić zagraniczne produkty w zagranicznych sklepach albo jeszcze na zagraniczną wycieczkę. No dużo lepszym rozwiązaniem jest bon turystyczny, który wydajemy w Polsce. Ale czy te podmioty, które mogą realizować bon turystyczny, czyli że państwo polskie nagania klientów do tych ośrodków, czy oni na przykład zakupią do danego hotelu lokalny produkt od lokalnych rolników? Bo to byłaby ta dźwignia, a to byłaby ten mały ciężarek, który by przechylił szalę w odpowiednią stronę. A potem by już szło po prostu samo. Tak, i tu jest moim zdaniem to jest nawet spora rezerwa, żeby przechylić ten ciężarek. Dlatego, że na wyżywienie jednego człowieka w Unii Europejskiej potrzeba równoważnika 630 litrów oleju napędowego. W Stanach Zjednoczonych to jest nawet powyżej 1000 litrów. I 31% z tych 630 litrów to jest transport żywności. Jeżeli byśmy sprzedawali lokalnie, teoretycznie powinniśmy te 31% energii zaoszczędzić, czy prawie 31% tej energii zaoszczędzić, a to są znaczne koszty. To, co już mówiłem wcześniej, koszty stałe są tak ustawiane, że przy niewielkich skalach produkcji, a skala lokalna będzie zawsze znacznie mniejsza, to powoduje, że mimo zmniejszenia tych kosztów transportu, to ta produkcja nie jest w żaden sposób w tej chwili konkurencyjna. Chodzi o te koszty stałe. No, to, co na wsi teraz się wydarza, ma miejsce, co jest, no,
pozytywne, bo to tak trzeba no, raczej no, iść w tym kierunku, a nie tak jak kiedyś. O czym mówię? No wiadomo, co było na wsi i z nieczystościami. No, normalnie wylewało się na zewnątrz, no, przesiąkało to przez ziemię i zatrzymywało się w tej warstwie. Do wód głębinowych to się nie przedostawało. Potem wpadł pomysł wspaniały, żeby szamba były. Czyli wykopać szambo i to teraz, co sprytniejsi gospodarze, no to szambo bez dna zabetonowanego. No i wtedy to wszystko się siąknie, nie ma tej całej warstwy ochronnej gleby, nie przefiltrowywuje to dobrze i dostaje się do wody. No to wpadnie to tutaj na kolejny wspaniały pomysł i zaczęto budować kanalizację. Każda wioska podłączona pod kanalizację, setki rur, urządzeń po to, aby to wszystko ładnie funkcjonowało i działało. No i co? Okazuje się, że za to trzeba płacić. I to bardzo dużo. I coraz więcej. Wiadomo, co działo się z odpadkami. Obecnie każde gospodarstwo podłączone, znaczy jest w komunalnym tutaj gminnym przedsiębiorstwie prywatnym i musi płacić za wywóz śmieci. Mało tego, a później doszła segregacja i jeszcze droższe te śmieci. I to są te koszty stałe i tak tu można wymieniać to. Czyli no, nie ma tutaj możliwości no, zrekompensowania tego, chociażby wyrównaniem nawet dopłat bezpośrednich. I o to za chwilkę zapytam, ale odbierzmy najpierw połączenie telefoniczne. Prosimy, kto z nami jest i skąd? Halo? Marcin, szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Marcinie, prosimy. Panie redaktorze, tu dzwonię tutaj z województwa lubelskiego. To jest miejscowość koło Piask. W sprawie tych ASF tutaj niby mieści się tutaj OHZ w wierzchowiskach. Taki ośrodek hodowli zwierząt niby tam ma być. No i zebrała się tu taka elita, dwóch, trzech myśliwych. Oni tutaj, dzików jest mnóstwo. Saren jest mnóstwo, odstrzałów tu w ogóle nie dają, tylko sami dla siebie to trzymają. Elitę złożą sobie, robią duże szkody w polach. No jest mnóstwo tej zwierzyny i oni zrobili sobie państwo w państwie. Po prostu rękę trzymają na tym. Jest myśliwych, to jest innych mnóstwo, ale one strzały nie dają, tylko trzymają to dla siebie. No jakie to jest sprawiedliwość? Jak nam tłuko uprawy leśne, te rolne i one po prostu sobie dla siebie to trzymają. Teraz jeszcze jeden z nich jest Józef S. To w ogóle niby nie jest takim strażnikiem, on tu pilnuje, jest na pensji. No to za to się nikt nie może wziąć, żeby to jakoś to zredukować tę zwierzynę czy coś, tylko zrobili sobie takie własne podwórko. Może minister, bo może ruszył Ardanowski, bo on jest troszeczkę taki człowiek, naprawdę, bo to jest naprawdę się zrobiło takie państwo w państwie. Pan słyszy mnie, pan redaktor? Tak, słyszymy pana, panie Marcinie. Tak. To jest w wierzchowiskach takie ośrodek i elity się zjeżdżają. No po co ma ktoś rozganiać zwierzynę, kiedy on pewny strzał przyjeżdża, kogoś sobie zaprosi, jakiegoś tam z wyższego stołka, a zwierzyna tłucze nam uprawy. Świn nie można trzymać, bo bo jak jest dzików, 20 hektary jest lasu, a tam dziki są cały rok, tłuką nam te uprawy. No i po co? Ale on przyjedzie, przywozi sobie takiego człowieka, kolegę, jakiegoś tam wyższą rangą, no i aha, tu masz, dzisiaj zabijesz, tam wychodzi, tam zabijesz, a my, rolnicy, co my możemy zrobić z tym? Dziękuję, panie Marcinie, rozumiemy to, o czym pan mówi. Panie pośle, to tak, taka ta walka z tą epidemią, ja oczywiście nie neguję pewnych rozważań, bo to też jest taka kwestia tak zwanej mądrości etapu. Można powiedzieć, na początku to ja też nie miałem takich myśli, jak to się mówi, taki mądry też nie byłem. Przepraszam, że tak mówię, chcę oddać myśl. O co chodzi? Pamiętamy sytuację z wspaniałymi płytami obornikowymi, czyli potężnymi betonowymi silosami z betonu na jakiejś tam tej dobrej jakości, coś tam. I to, jak to mówią niektórzy, no bombą tego nie rozsadzi. A potem się okazało, że to wcale niepotrzebne aż takie.
ale firmy zarobiły na tym i to bardzo dużo. Ale wszyscy się cieszyli, że była dotacja dla rolnictwa i wydano tyle, a tyle miliardów. Tylko że te miliardy to wzięły firmy i to zagraniczne firmy. I to jeszcze dołożyli też rolnicy. A rolnicy musieli jeszcze tak do tego dołożyć. I teraz widzimy, jak tak każde to gospodarstwo, a niektóre to podwójnymi ogrodzeniami nawet, ogrodzone jak Alcatraz, no to znowuż, kto zarobił na tym drucie, na tych ogrodzeniach? No, ale do dzików strzelać się nie strzela. Redukcji populacji się nie robi. Nie słyszę ani jednej informacji. Słucham? Więc nie polscy producenci stali. No tak. A ja nie słyszę ani jednej tak zwanej medialnej zajawki nad szczepionką chociażby na ASF. No i kto prowadzi te badania? Może i one są. Ja nie neguję. Na pewno są prowadzone. No ale to jak się coś robi, to chociaż o jakichś postępach może byśmy się dowiedzieli. No nie, no to tak przyzwyczailiśmy się, że nie, tu się nie da nic zrobić. No to najzwyczajniej nie. Choruje stado, ileś sztuk choruje, ileś nie i się nie próbuje badać tych zdrowych, żeby serum wyciągnąć. Nic, po prostu zero. No, likwiduje się zdrowe świnie przecież. Tak, no. Dlatego, tak to wygląda. Dzieci są chore. No. Tak to niestety wygląda. Oczywiście porównując chociażby historycznie, gazety w 1938 roku pisały, że dzików w Polsce jest 70 tysięcy i robią duże szkody. Należy coś z tym zrobić. Polska była obszarowo większa, więcej było różnych lasów i ludzi. Obecnie dzików jest wielokrotnie więcej i jest jakaś niemoc. Jest pewna przekroczona, pewna linia, pewna ilość populacyjna, gdzie zaczynają się, ta choroba zaczyna się szerzyć. Chodzi o to, że zagęszczenie populacji jest zadłużone. Populacje po prostu mają zbyt mało miejsca. One ze sobą walczą o teren, populacje dzików. I ta choroba się przenosi. Podobny efekt jest zresztą w przypadku takich odstrzałów sanitarnych czy jakichś innych, że odstrzeliwuje się pojedyncze sztuki, natomiast pozostałe się rozbiegają i ta choroba się dodatkowo przenosi. No, panie pośle, ja pamiętam też sytuację jednego z ważnych lekarzy weterynarii i ważnego profesora z pewnego polskiego instytutu, który mówił, który to środek do dezynfekcji tych mat, na tych matach, jaki to trzeba kupić. Tak jakby jakiś spirytus zażelowany, który by nie parował, nie wystarczył. Nie, to musi być bardzo drogi środek, oczywiście niemiecki. No, komunalne przedsiębiorstwa w Polsce są niemieckie. Firmy utylizujące są niemieckie. Coraz więcej komunalnych przedsiębiorstw przejmują nam obcy. Zupełnie inny problem, bo problem ASF-u przede wszystkim dotyczy gospodarstw dużych. Średnia gospodarstwa zarażonego to jest powyżej 400 sztuk. Przy czym średnie stado w Polsce jest nieco powyżej 60 sztuk, więc no, wyraźnie widać nawet statystycznie, że problem dotyczy tam, gdzie jest największe skupisko. Może podam tutaj zły przykład, ale no, to są choroby wirusowe, tak jak COVID i w przypadku ludzi mówi się, żeby nie tworzyć większych skupisk, żebyśmy się nie ze sobą nie mieszali, nie kontaktowali. Natomiast w przypadku ASF-u robimy wielkie skupisko świń. No, chyba to nie jest ten kierunek, który powinien być. W przypadku
małych hodowli, nawet jeżeli ta choroba pojawi się w gospodarstwie, gdzie jest kilka sztuk świń, no to te straty nie są duże. Natomiast w gospodarstwach, gdzie tych sztuk jest kilka, czy nawet czasami kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy, no to te straty są naprawdę tutaj olbrzymie. No panie pośle, tutaj bardzo prosty przykład. Koszty społeczne też. I prawda prosto w oczy, no jak w małym gospodarstwie ktoś tam miał 7 kur i padłby mu na kurzą cholerę, no to zakopał i za rok miał nowe i po problemie. I to nie było tak, że w całej wsi zaraz wszystkie te kury popadały. No to tak się zdarzało. No kury tak na to chorowały. No ale w potężnej, dużej fermie nie można sobie pozwolić na to, no bo to jest bardzo taka choroba, która no duży pomór czyni, tak? No nie można sobie pozwolić na to, więc trzeba tu w jakiś sposób taką fermę zabezpieczać. No i jak się to robi? No najzwyczajniej w świecie były przecież raporty Najwyższej Izby Kontroli. Najzwyczajniej w świecie nielegalnie daje się antybiotyki, tylko że je się daje w jaki sposób? No w taki, żeby było zgodnie z literą prawa, czyli legalnie. Ale jak to ominąć? No są tak zwane antybiotyki jednego dnia i się je po prostu stosuje. Niby profilaktycznie, niby to jest takie, bo jakieś zagrożenie jest, a tam jakaś jedna kurka się pochorowała, to trzeba całemu stadu dać antybiotyk i tak można co chwilę ten antybiotyk dawać, czyli tak naprawdę pędzić na antybiotykach te kurczaki. I wszyscy o tym wiedzą. Są przecież i pasze, które są to tak zwane pasze lecznicze, to nic innego, jak są z dodatkiem antybiotyków, różnych substancji, które tak czy inaczej pozostają i nawet w niewielkich ilościach odkładają się w naszym organizmie i oddziaływują na nasze zdrowie. To samo co z pestycydami, które też no, normy może nie są przekroczone, ale przypomnę, że normy na przykład dla glifosatu podniesiono 200 razy po prowadzeniu GMO. Wcześniejsze badania mówiły, że tyle jest, już nie będę wymieniał ilości, ale że do tylu jest bezpiecznie, a jak się pojawiło GMO, no to no nie, to 200 razy więcej to jest też jeszcze bezpiecznie. No, warto też na to zwrócić uwagę. Coraz częściej się mówi o tym, że pozostałości, które są w produktach, no, powodują wiele chorób i to chorób takich ciężkich chorób cywilizacyjnych. A można tego uniknąć, tylko trzeba mieć te produkty lokalne, trzeba znać rolników i trzeba od rolników kupować, a rolnicy też powinni wiedzieć, że no, dla bliźnich to też wytwarzają tą żywność. Często dla swojej rodziny dalszej, bliższej, ziomków. No, więc też jest ta odpowiedzialność u rolnika. Ale tutaj, panie pośle, to właśnie te efektywne wykorzystanie środków unijnych, to efektywne w tym wypadku znaczy jakie? Wspieramy duże przedsiębiorstwa, firmy rolne i kombinaty rolnicze, bo to takie też powstawały, kombinaty rolnicze, jakieś spółeczki różnego rodzaju, potężne gospodarstwa, chlewnie wielkie, tak? Czy też robimy coś odwrotnie? Co należy robić? W którym kierunku iść? Od czego zacząć? W Unii Europejskiej 80% rolników otrzymuje 20% całego wsparcia. No i odwrotnie, 20% rolników, 80% całego wsparcia. Analizując polskie wydatki związane z PROW-em, z dopłatami bezpośrednimi, można dojść do wniosku, że ta struktura jest jeszcze bardziej niekorzystna. Konieczne tu jest skierowanie większego wsparcia w kierunku gospodarstw
mniejszych i skierowanie wsparcia do produkcji, tak aby to produkcja decydowała w większym stopniu, produkcja, bo wiadomo, że niektóre muszą być obszarowe, ale żeby w większym stopniu decydowała produkcja o tym, ile rolnik dostaje wsparcia. Warto też zwrócić uwagę na to, że tak jak teraz dbamy o środowisko, budujemy jakąś tam drogę, raport oddziaływania na środowisko, tylko konia z rzędem temu, kto się dopatrzy tam w tym raporcie oddziaływania na środowisko rolnicze. To jest tak samo środowisko biologicznie czynne jak każde inne środowisko. Okazuje się, że wybuduje się drogę, wywłaszczy się rolnika, czy wykupi się od niego pod groźbą wywłaszczenia jakiś pas ziemi. Za tą drogą on już nie jest w stanie tam, nie wiem, wygnać krów. Czasami dojazd ciągnikiem czy kombajnem to jest objazd kilku dodatkowych kilometrów. Nie ma możliwości tam zrobienia takich upraw, które wymagają no, większych nakładów jak uprawy sadownicze, uprawy warzywnicze, kwestia nawodnień. Nikt nie wybuduje rolnikowi pod tą obwodnicą kanału technologicznego, żeby on na przykład mógł sobie tam doprowadzić wodę do nawodnienia swojej plantacji. Tymczasem buduje się jakieś tam przejścia dla żab, przejścia dla, nie wiem, wilków, jeleni czy tam innych przez autostrady. I dla dzików, panie pośle, i dla dzików. Tak, tak. No. Tak to wygląda. Warto by było, żeby te raporty oddziaływania na środowisko również uwzględniały środowisko rolnicze, w jaki sposób oddziaływują na środowisko rolnicze i również, żeby zadbać o rozłóg tych gospodarstw. Myśmy stracili w ostatnich latach naprawdę mnóstwo ziemi. Kiedy ja przyszedłem na świat, mieliśmy znacznie więcej gruntów rolnych niż ówczesna NRD i NRF razem wzięte, a teraz mamy prawie 4 miliony, czy ponad 4 miliony już w tej chwili hektarów mniej. No, czy w Polsce się o tyle więcej budowało od 60 roku, co w Niemczech, żeby była taka różnica? Obawiam się, że nie, że tu jest inny problem, bo jeżeli nawet się przyjrzymy statystykom, to jakoś w odrabianiu gruntów, to szczególnie jest nacisk na te grunty klas 1, 2, 3. Głównie te grunty odrabiamy, natomiast inne są no, zupełnie poza zainteresowaniem jakichś pozarolniczych działalności. Scalenia i wymiany gruntów powinny być, wymiana przede wszystkim gruntów powinna być podstawą do różnych inwestycji, chociażby takich drogowych jak autostrady, drogi szybkiego ruchu. Tymczasem jest to martwy zapis ustawowy, który w ogóle nie jest wykorzystywany. Czy też jeżeli popatrzymy, ilu przedsiębiorców wystąpiło o scalenie gruntów, bo w wyniku ich inwestycji ten rozłóg się zepsuł, no to okazuje się, że w ogóle nikt nie inwestuje. I na tym, panie pośle, zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo panu posłowi za udział w naszym programie. Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję
Państwu szczęść Boże. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Państwu również życzę błogosławionej niedzieli z Panem Bogiem.